Jesteśmy świeżo po face to face. Arek Tańculec moim gościem. Witam serdecznie. Dzień dobry, siemanko, cześć, kochani. Uśmiechnięty. Tak. Czyli wszystko po twoje myśli idzie. Cały czas u mnie nieustający pasmo sukcesów i oby to wybrzmiało jak najdłużej. Słuchaj, wysłuchajcie, przed rozpoczęciem wywiadu Arek pokazał krótki wideo, pokaż Arek widzom. Ale jak to tam, żeby było widać? No to tam młody zobaczy. Przyspieszyłeś trochę tempo? Jest, człowieku, jest taka szybkość teraz, że... Ej, bo nigdy nie byłem też taki chudy i lekki, wiesz, nigdy nie byłem szybszy niż teraz. Napierdzielam, naprawdę nie widać rąk. Chodzi mi, czy przyspieszyłeś sobie filmik. Ale nie, no gdzie, to przed chwilą mi wysłał trener! Tak? Ja przyspieszyłem. Arek. Jeszcze nie zdążyłem. U mnie na Instagramie będzie przyspieszone razy 1-2, nie? Jasne, wszyscy tak robią. Arek, słuchaj, a propos wiewióra, czy po jego nokaucie z Alanem zmieniłeś trochę taką optykę na ten pojedynek, że trochę mniej zacząłeś się go obawiać, że zobaczyłeś, że ta stójka jednak może być gorsza niż sobie wyobrażałeś? Nie, właśnie nie. Wszyscy mówią, że ta, ale łatwa, wiesz, najgorsze jest to, że każdy do mnie podchodzi, ale masz łatwą walkę, to jest pewniak i tak dalej. Kurwa, nie, przecież to jest K1, to jest zupełnie co innego. Ja wiem, że on na pewno nie będzie chciał dużo w stójce robić, cały czas będzie gdzieś tam atakować, trzeba być czujny, będę musiał być czujny, żeby bronić te nogi. I ja, słuchaj, legenda jest gruba o nim, tak? Na mieście chodzi legenda, że on naprawdę jest dobrym grapplerem, że naprawdę poddaje tam chłopaków. Przegrał tylko z Handkę, stary. Ale to też, no właśnie, to nie mówię o fejmie, ale mówię o sparingach, gdzieś tam o parterach, tak? Jak się z nim ludzie kulają, ludzie z klubu, wszystkich, wiesz, gdzieś tam poddaje, jest naprawdę dobrym grapplerem, więc tego się obawiam. Stójki się nie obawiam. Nie, no to stójkę to wiedzieliśmy od początku, że on ma dziurawą i że jest słaba. Więc dlatego teraz przy tych przygotowaniach, stary, ja robiłem 80% parteru, 20 stójki, więc w ogóle prawie stójki, oczywiste, nie? Stójki prawie nie poprawiałem, bo ta stójka, którą mam, to ja też nie uważam się jakiegoś wirtuoza, kurwa, stójki, ale na pewno mam lepszą niż on, więc musiałem poprawić te słabe strony, gdybyśmy wylądowali w tej jego płaszczyźnie, nie? Wiesz, że on podobno, kiedyś widziałem taki wywiad, Damian Jarnikowski powiedział, że on odklepał? Też, widziałem, tak, ale pamiętaj, że tacy zawodnicy jak Damian Jarnikowski bardzo uważają, żeby nie złapać kontuzji, tak. I jak tylko chwyci, to wiesz, normalnie by się na walce pewnie wykręcał, ale musiał chwycić też, no nie? A to jest koń. No, dlatego mówię, że nie bagatelizuję i lekceważę wiewióra pomimo tego nokautu. Chociaż na pewno ten nokaut uważam, że nie ma szans, że gdzieś tam w głowie mu to siedzi, bo to nie jest tak, że ktoś ci zgasi światło i ty sobie tak normalnie, nawet jak sobie uważasz i będziesz wszystkim gadał, że tak, że to nic mi nie zrobiło, to podświadomość twoja pamięta to. Mózg jest taki, że on pamięta takie rzeczy, kurwa. Wiecie, jak na przykład z Artkiem Szpilką było gdzieś po pierwszym nokaucie, potem już było coraz częściej te nokauty były. Jednak mózg się boi, już mu się raz włączyła ten wiesz, samozapłon, to ostrzeżenie, ten wyłącznik raz, jak już ten bezpiecznik raz został wyjebany, to już potem łatwo go wywalić, więc myślę, że gdzieś tam prawy sierpowy, jak wejdzie człowieku, czy taki overhand, jak szykuje na niego, to puu. Arek, sprawa z tatą wiewióra, o co tam chodziło? Bo tak poruszyliście to po łebkach na programie. Jakie te słowa powiedziałeś do taty wiewióra, że go zagotowałeś? Słuchaj, to był taki motyw, że w ogóle on mi cisnął cały czas. Cały czas mi coś tam cisnął. Co ci mówi dokładnie? Kurde, nie pamiętam już teraz, bo tam byliśmy trochę wstawieni, bo to było na afterze. I tak jakieś tam mi uszczypliwe rzeczy coś mi dokuczał, a ja mówię, jak się kurwa nie uspokoisz, to zaraz to wpierdolę i tobie i jemu. I to było tak w żartach i wiesz, no skróciłem dystans też do ty, no bo on mi też ciśnie na ty. Przecież wiesz, tak mi mówi i jeszcze no, zgrywa się ze mnie, więc tak to po prostu obróciłem żart. I wszyscy, którzy byli w windzie, bo tam było kilka osób, to każdy się śmiał, wiedział, że to nie naprawdę, nie? Jeszcze powiedziałem, bo już raz dojebałem mój synowi, więc teraz też mogę to powtórzyć, nie ma problemu, nie? I to był żart, nie wiedziałem, że to go gdzieś tam oburzyło. Wiesz, no chociaż z drugiej strony nie znałem gościa, więc też kurwa tak sobie zażartować do kogoś, kogo nie znasz, to też trochę głupio z mojej strony. No ale widzisz, teraz wyjaśniliśmy wszystko, nie ma problemu. Nie ma co robić problemów sztucznych z jakichś głupot, nie? No, ale walka została rzucona, zaproponowana. Nie ma problemu. Kurde, w sumie mój z tatą bym mógł pogadać. Mój ojciec nigdy, to by było, wiesz, to by były prawdziwe friki, kurwa. W ogóle jakie to by było śmieszne. Nie, ten przed ojcem i ten przed ojcem. Ale musiałaby być umowa, że nie mogą trenować, tylko my możemy ich trenować, synowie. I to musi być pilnowane, że nie, że idzie do trenera, tylko ja trenuję mojego ojca, a on trenuje swojego ojca. I tylko tak. Arku, a jeszcze tak a propos tego parteru wiewióra. Sądzisz, że
masz lepszy parter od niego, ty na pewno będziesz większy, będziesz cięższy, będziesz miał na pewno lepsze warunki fizyczne, to też na pewno będzie przeważało no, na twoją korzyść. Powiem ci tak, na pewno nie, on ma na pewno lepszy parter, to nie ma możliwości, żebym ja nadrobił, wiesz, w pół roku, czy tam w 8 miesięcy, odkąd tam gdzieś trenuję bardziej te partery, parter niż on, który trenuje je tam ileś lat, ale uważam, że moja siła fizyczna, ja trenuję z brązowymi pasami ogólnie, pomagali mi przygotować się do walki Mateusz Tuwara na przykład, pozdrawiam serdecznie, mój sparring partner, i mówił on, ważąc 86 kg, mówił, że jestem tak silny, że i tak jest mu nie mógł za wiele rzeczy i tak zrobić, pomimo tego, że coś tam gdzieś tam był, nawet jak gdzieś złapał jakąś boczną, czy gdzieś mnie kontrolował, ciężko mu było przykontrolować na tyle, żeby na przykład, wiesz, uderzać i tak dalej, więc ciężko, myślę, że wiewiór nie ma tyle siły, zwłaszcza, że on przechodzi z niższej do wyższej. No kurwa, to ja przychodzę tak jakby z wyższej. Ja ostatnie 4 walki toczyłem 93, tak? Ponad. No tak. Więc ja schodzę, stary, ja schodzę w kategorię niżej, a on schodzi w kategorię wyżej, więc myślę, że ta siła będzie, no chyba, że coś spierdolę przy odwadnianiu i tym, i będę, nie będę... Nie masz tak dużo. To, nie ma tak dużo, tak. 3 kg to nie jest dużo, więc ten. Więc to raczej... Z czystej fizyki i z czystej mojej, wiesz, tam jestem... Walczę z wiewiórem. Walczę z wiewiórem, z fizyki, tak. I jestem gdzieś tam trenerem personalnym, startowałem w zawodach kursycznych i tak dalej. No nie da się, kurwa, to jak dla mnie, ja będę na pewno silniejszy. Teraz na ile ta jego technika jest dobra, żeby moja brutalna siła mu nie przeszkodziła w wykończeniu, w założeniu jakiejś techniki kończącej, nie wiem. No wszystko zależy od wiewióra. Brutalna siła, on powiedział, że nie masz tego silnego ciosu, że chyba nawet Muran mówił, że nie masz tego silnego ciosu. No, jak to skomentujesz? Ale, słuchaj, oczywiście, że nie miałem, bo byłem bardzo pospinany. Dopiero mocno bić to ja zacząłem niedawno tak naprawdę. Teraz naprawdę uderzam tak, że mam, wiesz, rozjebane, rozpierdolone te kostki. Widać, że trenuję coś, gościu. Uderzam naprawdę z luzu. Mi brakowało tego luzu, takiego amerykańskiego luzu, żeby te ręce luźno. Ja cały czas uderzałem tak, nie puściłem barku, nie wkręciłem biodra. Pracowałem cały czas nad tym. Przyjeżdżałem tutaj do Michała, do Piaseczna, Michał Jabłoński, w ogóle jeden z lepszych trenerów K1. I uruchomiłem wreszcie to biodro. Uruchomiłem ten luz, więc myślę, że teraz może być wreszcie mój pierwszy knockout. O, ciekawe. Myślisz, że jesteś w stanie go znokautować? Myślę, że tak. Myślę, że mamy na to kilka myków, mamy kilka akcji przygotowanych pod niego. Zobaczyliśmy wszystkie... Kurwa, to, że tak mega profesjonalnie, wiesz, zobaczyliśmy wszystkie jego walki, wszystkie jego błędy, jakie popełnia. Na pewno przez 2 miesiące dużo, bo on dopiero walczył, więc mamy na bieżąco materiał. Więc dużo na pewno się nie zmieniło. Więc myślę, że któraś z tych technik, które mamy na niego przygotowane, wejdzie. Marku, 2 ostatnie tematy. Był ten hashtag. Wypad, wiadomo z kim. I teraz nie wiem, czy twój kolega, czy twój były kolega walczy w turnieju, no, gdzie Muran walczy. Jak ty skomentujesz to zachowanie? Wiesz co, ja już nie chcę tego komentować. Niech każdy sobie żyje własnym życiem, komu daje szczęście. Ma taką drogę, że mam to gdzieś... Raz się zbuntowałem, raz się wkurwiłem, raz, wiesz, i co się stało? Wylało się gówno, niepotrzebnie się pokłóciliśmy też z Robertem Basutem i tak dalej. To wszystko było bez sensu, więc ja już nikomu się nie wtrącam. Nie brakuje ci, Tomka, trochę? Zobacz, ile działo się tam wokół ciebie. Ile walk mogłeś jeszcze mieć innych? Kurde, wiesz co? Nie. Z jednej strony fajnie było, było dużo ciekawych rzeczy i było coś działo, ale ja nie lubię, kurwa, nie radzę sobie. Może sobie nie, że nie radzę. Nie lubię, jak mi ktoś mega ciśnie i jak jest duży hejt. Nie umiem tego robić. Niektórzy opierają na tym swój content, są do tego przygotowani. Tomek to co chwilę coś jest o nim, co chwilę coś pierdolnie i on się do tego przyzwyczaił. Ja z nim gadam, stary, w chuju to ma, że on już ma 45 lat, co on mu gówniarze, że piszą, wyjebane ma w tych gówniarzy, ważne, że się hajs zgadza, tu turniej, tu walka z tym, z tamtym, kolejka się do niego stawia. Spoko pomysł, ale mi to nie leży. Ja wolę wyzwać na przykład jakiegoś sportowca, może prawdziwego z krwi i kości, później jak tutaj wszystko pójdzie okej. Okay. Ja mam pomysł na taką walkę, Michał Pasternak, słuchaj, ostatnio był taki delikatny zgrzyt na tym face to face Piotr Liga. Ja bardziej na początku myślałem z kimś z innej kategorii, na przykład jakiegoś boksera. No to jest inak. A, że chodzi ci, że z innej w ogóle płaszczyzny. Tak, że z innej płaszczyzny, bo wiesz, żeby nie, no kurwa, wiesz, tak jak teraz Ferrari wyzwał sobie wtedy Łaszczyka, boksera, też mógłbym jakiegoś utalentowanego boksera w wadze, nie wiem, cruiser. Nie ma problemu, od 9-1 do 7-7 mogę wszystkich, w każdej wadze, jeżeli jakiś utalentowany bokser chciałby się zmierzyć, jeżeli oczywiście wygram tę najbliższą walkę, to możesz się zgłaszać chętnie. Chętnie zawalczę. Słuchajcie, CV, słuchajcie. W MMA. Nie, no serio, bo to jest, wiesz, ja
nie mam jakiegoś realnego konfliktu z nikim za bardzo. No może z Michałem Pasternakiem się, że zombie tam jest wymyślone, ale też można by to było podkręcić, ale realnego nie mam, więc ja wolę szokować czymś innym właśnie. No. Zobaczyć z jakąś gwiazdą bokserską na przykład, albo nie wiem, z K1, tak ktoś, kto nie ma parterów, tak żeby to był sportowiec z krwi i kości. Okej, ale jeszcze a propos tego Michała Pasternaka, byłeś zdziwiony, jak to trochę wtedy eskalowało na tym face-to-face? Bo on widać, że on szuka na siłę, może taki ma charakter, bo taki charakter to ma strasznie chujowy charakter, że on jest taki zaczepny i do wszystkiego się czepia i łapie za słówka, wiesz, tam gdzieś, że ja mówię, że mam matka na mnie pizdę darła od małego i wiesz, i to nie jest dla mnie nic jakiegoś mega strasznego, zwłaszcza, że wiesz, ja z mamą nie miałem jakichś dobrych kontaktów, nie wiem, jak ktoś tam wie, to moja mama, wiesz, strasznie piła i w ogóle okej, wiadomo, szacunek się należy, kocham moją mamę, nie ma problemu, ale on nie wie, co ja przeżyłem, nie zna mojej historii, nie wie też, że wiesz, u nas się tak mówi, kurwa, normalnie. No co, skończ zdrzeć na mnie pizzę i to po prostu, tak jak mówię, tak samo bym powiedział do taty Wiewióra. Skończ na tą pizzę na mnie drzeć i tyle, wiesz, bo to wszystko zależy, jak to powiedziałeś, jak ty to powiedziałeś, wiesz. Czasami coś, co ktoś myśli, jak ty tak mogłeś obraźliwie, ale to sposób, w jaki to powiedziałem, nie był aż taki straszny, no nie? Mama na mnie darła pizzę całe życie, no kurwa, no i co w tym takiego złego? Obraźliwego. Rozumiem. Dobra, Arku, słuchaj, dziękuję bardzo. Pewny siebie, bij od ciebie naprawdę tak, na kilometr. Tak. Zobaczymy. Ciężko trenowałem, nigdy tak ciężko nie przetrenowałem. Naprawdę, możesz tam pisać, hejtować, kurwa, to ile ja włożyłem potu, ile wysiłku. Zobacz, od 20 dni dodaję codziennie rolkę, codziennie coś robię, coś, co przybliża mnie do walki. Codziennie mam na tapecie pas Fame MMA i co sobie na niego patrzę, to mówię, co mogę teraz zrobić jeszcze, żeby się przybliżyć o ten jeden krok. To nie wiem, ćwiczenia oddechowe, tu pomedytuję, tu pobiegam, tu kurwa dobra, dietę trzymać i kurwa wiesz. A nie boisz się, że to też może być złe, że za bardzo się na tym fokusujesz? Nie. Że to może się zamieścić właśnie w drugą stronę, bo czasami jest tak w życiu, że jak się na czymś skupisz maksymalnie itp. itd., no to może być tego przesyt, może być tego za dużo. Nie uważam, tak? Uważasz? Że jeżeli masz jakiś cel i dążysz do niego i stajesz się, wiesz, obsesyjnie na jego punkcie, to zawsze ten cel osiągniesz, choćby nie wiem, co się stało. Choćby nie tym razem, to kurwa następnym. Nie ma czegoś takiego. Ja tak miałem zawsze, jak sobie coś ujebałem, ktoś mówił, nie możesz tego robić, nie będziesz grał w serialu, przecież ty kurwa, to nawet mama mi mówiła, że nie będziesz grał, przecież ty seplenisz, jak ty chcesz grać w serialu. To kurwa minął rok, jeździłem przez rok, dwa razy w miesiącu kurwa na castingi i po roku gdzieś dostałem jakąś pierwszą rolę w jakimś chujowym, nie wiem, szpitalu. I potem wiesz, i postawiłem na swoim, bo to właśnie o to chodzi. Jak masz jakiś cel i staje się twoją obsesją, to kurwa zawsze go osiągniesz. To musi być obsesja, kurwa. Dobrze, słuchaj, ty masz na to taką tę wizję. Słuchaj, zdrówka życzę. Widzimy się na konferencji. Do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie. Siema. Mogę zabrać? Tak. Ja w ogóle mogę już iść, tak?